medalu, 2 pucharowe zwycięstwa, a w tym sezonie 6 indywidualnych konkursów i 6 razy na najwyższym stopniu podium. Właśnie on, 21-letni zawodnik z Wilach, Tomasz Morgenstern. Jest już zielone światło, Tomasz Morgenstern na rozbiegu. No i popatrzmy, czy zdoła odrobić straty do Andreasa Kofflera. Bardzo szybki na progu, głębokie wychylenie do przodu i bardzo daleki skok. Brawa dla Tomasa Morgenstern'a. Zbliżył się gdzieś tutaj do tej drugiej przerywanej czerwonej linii, oznaczającej rozmiar tej skoczni, oznaczającej 137 metr. 135 metrów, metr krócej od Wolfganga Loitza, ale swojego rodaka chyba wyprzedzi. Spójrzmy na różnicę po pierwszej serii. Wolfgang Loitz 108,5 punktu. Tomasz Morgenstern miał 3,1 punktu więcej. Teraz skoczył tylko o metr bliżej, a zatem, ponieważ był to skok piękny stylowo, on będzie teraz nowym liderem. Ale czy te 135 metrów wystarczą, aby wygrać ten konkurs? Czy wystarczą w ogóle, aby zająć miejsce na podium? Bo przecież pozostała nam jeszcze trójka bardzo dobrych zawodników. Schlierenzauer, Kittel i prowadzący po pierwszej serii z dużą przewagą Andreas Kopp.